Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. My dzisiaj zaczynamy od bardzo interesujących pytań, natomiast w opisie filmu znajdziecie konkretne minuty, w które możecie kliknąć, jeżeli chcecie przejść do danej odpowiedzi. Zapraszam. Zaczynamy od pytania od Macieja. Dzień dobry, bardzo mi się podoba sposób, w jaki prowadzi Pani swój program. Jasno, klarownie, bardzo merytorycznie, bez lania wody i planów na swój temat. Dzięki, Maciej. Moje pytanie dotyczy suplementów, które ze sobą można łączyć, a które nie. Chodzi mi szczególnie o to, czy w jednej dawce można ze sobą łączyć magnez, potas, cynk, witaminę D i B kompleks. Jeśli nie, to jak to rozbić? Dodam jeszcze, że jestem na OMAD i nie wiem, czy branie supli poza posiłkiem nie przerywa postu. Pozdrawiam serdecznie, życzę dalszych sukcesów. W ogóle jeżeli chodzi o to, kiedy i jak brać suplementy i które warto ze sobą łączyć, które warto łączyć z posiłkiem, a które nie, to myślę, że jest to ciekawy temat i gdzieś tam mi chodzi już po głowie odcinek w ogóle osobny o tym, więc jeżeli Was to interesuje, to proszę dajcie znać w komentarzach, czy taki odcinek stworzyć na przykład na wtorek któryś. Natomiast Macieju, odpowiadając na Twoje pytania o te konkretne suple. Magnez, potas, cynk, witamina D i B kompleks, teoretycznie wszystkie z nich można ze sobą łączyć. Elektrolity czasami ze sobą rywalizują pod kątem wchłanialności, więc czasem dobrze jest je rozdzielić, ale nie jest to konieczne i ja też nieraz zalecam nawet taki łączony preparat magnez z potasem, żeby po prostu mniej było tych kapsułek naraz, szczególnie jak ktoś jest właśnie na przykład na ketoadaptacji. Natomiast tak, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, tutaj masz witaminę D, tak, bo to jest adek, no to one, skoro się rozpuszczają w tłuszczach, to lepiej jest brać je z posiłkiem, bądź na przykład ja mam z Formetsu witaminę D, która od razu jest automatycznie w kapsułce z olejem MCT, no to to nam zapewnia lepszą wchłanialność. Natomiast B kompleks może się bez problemu wchłaniać samodzielnie, cynk również. Może z B kompleksu B12 czy B1 one trochę lepiej się mogą wchłaniać znowu z posiłkiem. Ja ogólnie jestem zwolenniczką tego, żeby brać to z posiłkiem, no ale jeżeli jesz jeden posiłek dziennie, tak jak to jest u Ciebie, no to może to nie być takie proste. Jeżeli chodzi ogólnie o to przerywanie właśnie postu, to raczej suple nie powinny przerywać nam postu. No chyba, że bierzemy takie suplementy, które rozpoczynają proces trawienia, tak? Czyli pobudzają nasz żołądek i układ pokarmowy, no bo podczas postu powinniśmy jakby tutaj mieć wszystko, ten układ nasz pokarmowy powinien odpoczywać. Te suplementy, o których Ty piszesz, raczej takiego trawienia nie powinny pobudzać, więc tutaj pod kątem postu jest ok. Natomiast pytanie też, jak Twój organizm na to reaguje. Bo ja ogólnie to praktycznie nic nie jestem w stanie brać na pusty żołądek bez posiłku i u niektórych osób na przykład magnez może być takim suplementem, po którym też im będzie gdzieś tam niedobrze, także to trzeba dopasować do siebie. No a jeżeli Was ten temat właśnie interesuje szerzej, to dajcie znać i będziemy robić taki konkretny odcinek na temat suplementacji. Pytanie od Julii. Jestem na keto od 2019 roku z przerwami od jesieni na ładnie prowadzonym keto, ładnie to Julia ujęłaś. Nie potrafię znaleźć odpowiedzi. 3 tygodnie czyste keto, minimum węglowodanów. Kilka dni przed okresem mam taki napad, że nie mogę wytrzymać i jem 3 dni na oślep chlebki, ciasta, batoniki i mięso. Jak wiemy, kończy się to retencją wody, sennością, brakiem motywacji do ruchu. Jak to wytłumaczyć, jak zaradzić? Keto mam gluten free, bez laktozy, białek, jaj, trochę łamigłówkę, bo przez te 3 tygodnie mam niechęć do węgli, a następnie taki dziki i niezahamowany pociąg. Dziękuję i pozdrawiam Ciebie serdecznie. Droga Julio, jeżeli chodzi o to, ile węglowodanów i jakie makro stosować, jeżeli patrzymy pod kątem naszego okresu menstruacyjnego, to na ten temat jest kilka Q&A-ów, więc proszę wróć sobie do nich, bo tam po części znajdziesz odpowiedź. Ale żeby Cię nie pozostawić tutaj bez żadnej informacji, to rzeczywiście u niektórych kobiet to zapotrzebowanie na węglowodany, szczególnie właśnie przed miesiączką, wzrasta. I to prawdopodobnie w swoim wypadku jest fizjologiczne, chociaż to, że Ty nie możesz się opanować, świadczy, no może świadczyć o jakichś lekkich zaburzeniach odżywiania,
pod tym kątem, że rzeczywiście nie mamy tego poukładanego w głowie i ten stosunek do jedzenia nie jest dobry, więc nad tym zawsze warto pracować. Natomiast z drugiej strony być może twoje keto jest zbyt restrykcyjne pod kątem ilości węglowodanów wcześniej, czyli być może jak zwiększysz sobie pułap, nie wiem ile tych węglowodanów jesz, ale na przykład jeżeli jesz ich, nie wiem, 20 gramów netto, to ja bym to zwiększyła do 30, 40, może nawet 50 gramów netto i być może wtedy ta ochota na węglowodany, ta potrzeba zjedzenia tych węgli nie będzie aż tak duża. No i postaraj się po prostu, już wiedząc, kiedy zaczyna ci się okres i wiedząc, kiedy nastąpi ten moment próby i będziesz miała ochotę na chlebki, ciasta, batoniki, to po prostu wtedy zjeść już węglowodany, zacząć je zwiększać, ale raczej w taki sposób zbilansowany, umiarkowany i być może niekoniecznie ciastka i batoniki, tylko właśnie jakieś owoce, czy więcej warzyw, czy na przykład u kobiet dobrze się sprawdza dziki ryż, tego typu produkty. Także po prostu potestuj i obserwuj się, no i musisz się też postarać po prostu z samą sobą dogadać, co nieraz jest bardzo trudne, ale uwierzcie mi, jest mega, mega ważne. Pytanie bardzo poważne. Jak wygląda przyswajanie kalorii, jeśli potem pojawi się biegunka? Czy są jakieś badania, jaka ilość jest spalana przez ciało? Bardzo ciekawe pytanie, natomiast no nie mam na nie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ bardzo ciężko, wydaje mi się, byłoby takie badania przeprowadzić, bo trzeba by było laboratoryjnie zebrać osoby z biegunką, jeszcze sprawdzić, jaki jakby stopień tej biegunki ktoś ma i w ogóle jak ten stopień sprawdzić, na ile ona jest intensywna. No i potem sprawdzać wchłanialność różnych produktów. W opisie podrzucam Wam link do jednego takiego opisu właśnie badania. To było badanie na dzieciach, które miały biegunki. Natomiast tam nic konkretnego takiego nie znajdziemy. No bo tak jak mówię, ciężko jest to zbadać. Na pewno ta wchłanialność jest słabsza, tak? No bo jeżeli mamy biegunkę, to znaczy, że te treści pokarmowe zbyt szybko przechodzą zazwyczaj przez nasz przewód pokarmowy, przez nasz układ trawienny i po prostu nie zdążą się na tyle wchłonąć, na tyle zaabsorbować wartości odżywcze. Więc na pewno to wchłanianie jest ograniczone, no ale ja na jakim poziomie, nie mam na to odpowiedzi i nie wiem, czy w ogóle taka odpowiedź jest. Marcin, witam, mam pytanie, jestem na keto 2 miesiące, miałem glukozę na czczo 113, teraz mam 95. Wiem, że buraków nie mogę jeść chyba z powodu zawartości cukru, ale czy zakwas z buraków własnej produkcji można się napić? To jest po części jedno z tych pytań, czy na keto mogę jeść i sobie wstawiasz co chcesz? I odpowiedź moja jest taka, że możesz i to zależy od tego, na ile jesteś w adaptacji, jakie są twoje cele, jaki jest poziom twojej glikemii, czy masz problemy z gospodarką cukrową, czy nie. Rzeczywiście buraki mają dość dużo węglowodanów, ale moi podopieczni, którzy już są zaadaptowani dobrze do ketozy, jedzą sobie od czasu do czasu te buraki i wszystko jest okej. I ja też je od czasu do czasu jem, więc jeżeli je lubisz, masz na nie ochotę, to uważam, że jest to w porządku. Natomiast po 2 miesiącach glukoza 95, no prawdopodobnie jeszcze jesteś w tym procesie takiego wchodzenia w głębszy stan ketozy, więc rzeczywiście zakwas z buraków będzie lepszą opcją. Wszystkie kiszonki, wszystko co przechodzi proces fermentacji, w trakcie tej fermentacji po prostu cukier jest trawiony, tak, jest fermentowany, więc w buraku jest więcej cukru niż w buraku kwiszonym. W zakwasie z buraków spokojnie, jeżeli na przykład pijesz filiżankę sobie takiego zakwasu, tam nie ma dużo węglowodanów, a jeżeli nie jesteś pewien, jak to na Ciebie działa, bo zawsze ta nasza reakcja glikemiczna, tak jak Wam nieraz mówię, jest mocno zindywidualizowana, to po prostu zbadaj sobie poziom glikemii właśnie na czczo, potem wypij ten zakwas z buraków, a potem zbadaj sobie na przykład pół godziny, godzinę po. No jeżeli ten cukier Ci bardzo nie poleci do góry, to znaczy, że jest w porządku, a jeżeli by bardzo poleciał, a dalej chcesz pić ten zakwas z buraków, to być może po bogatym właśnie w tłuszcze, w białko, takim zbilansowanym ketogenicznym posiłku, jak się napijesz tego zakwasu z buraków, no to automatycznie ten skok glikemii będzie niższy, bo to się łącznie zbilansuje i ten ładunek glikemiczny posiłku po prostu będzie niższy. Także to są takie opcje, które można przetestować, Marcinie. To jest pytanie do jednego z wcześniejszych Q&A-ów odnośnie refluksu, więc o refluksie już tutaj nie będziemy mówić, bo już było. Natomiast pytanie brzmi,
to jak wytłumaczyć fakt, że osoby, którym włącza się refluks na diecie ketogenicznej, on znika po powrocie do normalnego odżywiania? I tutaj już pod spodem dwie osoby niezależnie napisały, że im refluks zniknął na keto. I jakby z mojego doświadczenia rzeczywiście ten refluks zazwyczaj na keto znika. Ale jeżeli u Ciebie się ten refluks pojawił, to ja tego też nie kwestionuję, żeby nie było, że mówię, że ściemniasz. I teraz, jakie mogą być tego według mnie przyczyny? Refluks może się pojawiać u osób, które mają no jakby troszkę osłabiony ten układ pokarmowy, na przykład jeżeli jedzą zbyt duże posiłki. Przechodząc na keto, bardzo często przechodzimy też na IF i na przykład przechodzimy na dwa posiłki dziennie. Więc jeżeli Ty jesz na przykład ponad 1000 kilokalorii na raz, to być może to jest przyczyna tego, że pojawił się refluks. Czyli po prostu ten posiłek jest zbyt duży i to wszystko nie mieści się na tyle dobrze w Twoim żołądku, nie trawi, że po prostu pojawia się refluks. Kolejna sprawa, posiłki ciężkostrawne i o tym już mówiłam, bo jeżeli jemy na keto, przechodzimy właśnie i zaczynamy jeść mocno ciężkostrawnie, a to się u niektórych na początku zdarza, no bo boczuś, bo śmietana, trzydziestka i tak dalej, to również może to się właśnie skończyć tym, że nasz układ trawienny na początku nie do końca sobie daje radę z tą dużą ilością tłuszczu, jeszcze takiego ciężkiego, no i właśnie pojawia się refluks. Rodzaj tłuszczu tutaj jest też ważny, czyli właśnie tak jak powiedziałam, zazwyczaj te tłuszcze nasycone czy takie mocno przetworzone, bo to też stopień przetworzenia, również mogą ten refluks powodować, a także to, w jaki sposób właśnie przygotowujemy te posiłki, czyli ta ciężkostrawność po prostu tego jedzenia. Także to mogą być po prostu przyczyny. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, bo u niektórych osób niedobory magnezu mogą powodować refluks. A jak wiemy, jeżeli nie zadbamy o odpowiednią suplementację magnezu na ketoadaptacji, no to po prostu mogą się pojawić jego niedobory, bo go wypłukujemy razem z glikogenem. Dlatego być może tutaj też u tych osób pojawiają się po prostu niedobory magnezu, które jeszcze wzmacniają ten stan i efektem końcowym jest refluks. To jest moja odpowiedź. Pytanie od Marzeny. Pani Jasiu, proszę o Pani zdanie na temat inuliny stosować na keto, czy faktycznie jest dobra dla jelit. Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Droga Marzeno. Inulina jest prebiotykiem, czyli czymś, co jest bogate w błonnik i ma nam pomóc w wypróżnianiu, w odpowiedniej perystaltyce jelit, w trawieniu itd., itd. I jest to bardzo dobry probiotyk i bardzo dobry preparat. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby jak najwięcej błonnika dostarczać sobie bezpośrednio z pożywienia, czyli raczej lepiej będzie jeść produkty bogate w inulinę, oczywiście te, które są jakby dozwolone na ketoadaptacji czy na keto, a niekoniecznie suplementować inulinę. Natomiast jeżeli mamy jakieś problemy z wypróżnianiem się, to taki błonnik warto zwiększyć. Może to być inulina, może to też być babka płeśnik, która troszkę lepiej według mnie działa pod kątem formowania na przykład stolca. Natomiast tak, jest to dobra opcja, tylko z taką gwiazdką na górze, bo nie zawsze. Jeżeli na przykład mamy jakieś dysbiozy jelitowe, to u niektórych osób większa ilość błonnika może to podrażniać. Jeżeli sobie będziemy dodawać, i to też nieraz się spotykam właśnie w moim gabinecie dietetycznym z osobami, które mówią, że no jedzą po prostu tam siemię lniane albo inulinę, albo błonnik pokarmowy, dodają sobie albo suplementują zaraz po posiłku. To nam zawsze będzie troszkę zmniejszać wchłanianie substancji odżywczych, tak? Bo absorbuje ten pokarm bardziej. Więc lepiej jest po prostu nie przesadzić z ilością takiego błonnika dodawanego, albo go po prostu stosować pomiędzy posiłkami, czy na czczo, albo wieczorem, bo to u niektórych osób też pomaga w wypróżnieniu, żeby też po prostu nie sypać, nie wiem, tą inuliną sałatki, no bo wtedy automatycznie te wartości odżywcze z sałatki nie wchłoną się aż tak dobrze, jak bez tej inuliny. Dobrze, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję, a raczej dziękujemy z panem Awokado za uwagę i zapraszamy za tydzień na kolejny Keto Q&A. Do zobaczenia, cześć!